Poradnia dzieci zdrowych po remoncie stała się piękna i jasna. Wyremontowane sanitariaty, do których można wjechać także wózkiem, z pewnością ułatwią życie młodym rodzicom. Do poradni będzie można także wjechać windą, gdy za kilka dni skończą się procedury odbiorowe. Jest też gotowy projekt wykonawczy na remont poradni dzieci chorych. Około 5,5 tysiąca małych pacjentów zaopcjowanych jest w polkowickiej przychodni. Tymi maluchami opiekuje się 4 lekarzy pediatrów w pełnym wymiarze i 3 dochodzących. Narodowy Fundusz Zdrowia zakłada nawet 2,5 tysiąca małych pacjentów na jednego lekarza. W Polkowicach na jednego lekarza przypada około 1000 pacjentów. Aby maluchy i ich rodzice mogli korzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w dobrych warunkach, przeprowadzono remont poradni dzieci zdrowych, który był połączony z remontem skrzydła na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego. Równolegle wykonując dużą modernizację tego skrzydła budynku przychodni naszej, przygotowując się do otwarcia zakładu opiekuńczo-leczniczego, postanowiliśmy wszystkie modernizacje, które są w tym momencie najbardziej potrzebne do realizacji, wykonać. Nie tylko zmieniliśmy wszystkie systemy, sieci, to czego nie widać, czyli zarówno sieci elektryczne, wodno-kanalizacyjne, ale również zadbaliśmy o tę część, w której przebywają nasze najmłodsze dzieciaczki, czyli poradnie dzieci zdrowych. Co jest tak istotnego w tej części? Nie tylko to przyjazne, kolorowe wnętrze, w którym chociaż na chwileczkę mogą dzieci zapomnieć o tym, że przed chwilą na przykład zostały zaszczepione albo że szykują się wraz z rodzicami na wizytę lekarską, ale również mamy będą mogły korzystać z osobnego wejścia do poradni dzieci zdrowych poprzez nowo wybudowany szyb windowy i bardzo fajną, nowoczesną windę. Do tej pory rodzice musieli przejść przez albo poradnię dzieci chorych, albo przez część zabiegową poradni chirurgiczno-ortopedycznej, a w tej chwili mogą bezkolizyjnie z zewnątrz przyjść bezpośrednio do poradni dzieci zdrowych, bez kontaktu z innymi pacjentami, którzy w tej poradni się znajdują. W poradni dzieci chorych wyremontowano na razie toalety, ale to nie koniec zmian. To jest dopiero początek inwestycji w części dotyczącej naszych najmłodszych Polkowiczek. Poradnia dzieci zdrowych, punkt szczepień, punkt laktacyjny, ale również rozpoczęliśmy modernizację poradni dzieci chorych. W tym roku ten pierwszy etap zakończyliśmy na nowych toaletach, które już zostały do użytku oddane, ale również przygotowaliśmy projekt wykonawczy dotyczący modernizacji poradni dzieci chorych, gdzie diametralnie zostaną zmienione wnętrza, to znaczy będą nowe podłogi, ściany, nowe drzwi. Wymienimy wszystkie okna w części wejścia do patio. Będziemy chcieli, żeby skorzystać z tego zielonego wnętrza w bezpośrednim sąsiedztwie poradni dzieci chorych, tak żeby dzieci w oczekiwaniu do lekarza mogły również tam chociaż na chwilę odpocząć, odsapnąć, pobawić się. Projekt wykonawczy gotowy, ale przed nami sezon jesienno-zimowy, czyli czas zwiększonej zachorowalności. Tak więc remont trzeba odłożyć do wiosny, gdy maluszków do leczenia będzie mniej. Po remoncie zmieni się nie tylko wnętrze, ale dzieciom służyć będzie także patio. Tymczasem już teraz w poradni dzieci zdrowych znajduje się punkt, w którym mamy mogą karmić piersią. Tam też położne służą pomocą w punkcie laktacyjnym. Punkt laktacyjny otworzyliśmy po to, żeby pacjentki miały prosty dostęp do położnej, która może pomóc w nawale pokarmu, bo z reguły na 4 dobę, na 5, po cięciu cesarskim zdarza się, że na 7 dobę ma nawał pokarmu, a pacjentki już są w domu, są szybko wypisywane. No i nie zawsze każda sobie umie poradzić. Niektóre panie, które do nas chodzą jako ciężarne, no to my już uczymy. I one
one jakieś tam wstępne pojęcie mają, jak zadziałać, żeby nie doszło do zapalenia piersi, do zastoju. No to jest tragiczne dla pacjentki, bo już nacinanie piersi, jak jest zropiała, no to jest 3 tygodnie męki. One mówią, poród to nic, ale ból piersi po nacięciu i gojenie, no to jest naprawdę trauma dla pacjentki. Z reguły kończy się karmieniem. Zakończeniem karmienia, a nam zależy, żeby jak najdłużej karmiły piersią. Także dzwonią do nas, umawiają się, przychodzą w tych godzinach, co my mamy, punkt laktacyjny otwarty, no ale wiadomo, że zapalenie piersi nie ma się tylko o godzinie 15, czy o 16, czy o 18, tylko już jest rano, więc my też idziemy do domu pacjentki, jeżeli potrzebuje odciągnąć i to z obu piersi, to my mamy właśnie laktator taki, że na dwie piersi może jednocześnie sobie odciągnąć. Do tego punktu laktacyjnego przychodzą pacjentki nie tylko zaraz, jak mają problem po porodzie, ale jak już jest kilka tygodni po porodzie, nawet w takich depresjach, nie radzą sobie z 5-6-miesięcznym dzieckiem, chudną, chcą karmić, mają jakieś problemy rodzinne, zwierzają się, przychodzą tu się wygadać, są szczęśliwe, wiedzą, że taki gabinet mamy, no i korzystają z tego. Naprawdę nieraz jedna pacjentka te 1,5 godziny, nawet do 2 godzin potrafi tu przebywać, wraca laktacja, wraca spokój. Remontowanie pomieszczeń w czasie, gdy przychodnia jest czynna, gdy pacjenci korzystają z pomocy medycznej, jest zadaniem trudnym. Prace muszą przebiegać etapowo, by lekarz był dostępny i by zminimalizować uciążliwości związane z remontem. Tak więc kolejny etap modernizacji części pediatrycznej latem, gdy zakończy się sezon przeziębień.